Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Assassina. Rozpoczynamy maraton parodniowy. Przynajmniej takie założenie jest. Zobaczymy jak będzie. W sensie... No, poniedziałek, piątek... Od poniedziałku do piątku. W tamtym tygodniu piątek nie wyszedł, więc piątek, sobota, niedziela niestety był bez Assassinosa. Załóż tunikę eunucha, aby dostać się do haremu. No dobra. Haremu. Niech ja się wdrożę, wiecie jak jest. Okej. Tutaj można w tych miejscach znaleźć no strój. Dobra, zobaczymy. Chociaż zasadniczo to teoretycznie zaraz, bo się gubię. Kto tu dzbanek zostawił? Podejrzane. Co to jest za kartka? Czemu ja jej wcześniej nie wyeliminowałem? Takie mam pytanie. Znajdź Arib, lis i myśliwy. Coś tu kolejnego. Otwórz menu śledztwa. Chciałem sobie po prostu zaznaczyć, wiesz, żeby tam pójść, drogi kolego. Umiej znacznik. No nie da się umieścić znacznika. A super. Bo po co miałbym sobie tu znacznik umieszczać? Dobra. Musiałem zobaczyć, czy coś przełączyłem. Chyba poszukiwany nie jestem. Tak. Szkoda, że żołnierze sakiewek przy sobie nie noszą, bo mi chętnie ograbił. Czy my możemy tutaj wejść normalnie? Proszę bardzo, możemy kogoś okraść. Tylko to będzie ciężka kradzież. Artefakty derwisa. A i te artefakty, dobra. Czyli my tutaj, tu albo tutaj. Gdzie my jesteśmy bliżej? Ja to nie ogarniam tego. Serio? Za plecami coś mam? Bliżej? Kurde, ja... Na serio jestem super zorientowany w tej mapie. Okej. Czyli coś tu się dzieje. Jakaś magia. Jakiś koleś tam jest na górze. Świeci się inaczej. Może. Zobaczmy. Czy on jest tak zwanym Eustachym. A eunuch's uniform freshly tailored. Perfect. How long is this going to take? I'm running late. I promise not much longer, Sayyidi. Oni powinni mówić coś w stylu. Ej, chyba ja muszę iść. Nie będę czekał. Chyba, nie no, jajka się wycina przed mutacją, mi się wydaje. Chociaż nie, dobra, nie znam się. Looks ready to me. Oj tam. Używanie przebranie można wykrycie niektórych po wykryciu zniknie, uzyskaj anonimowość. Dobra. I to wszystko? Te. Ciekaw jestem, jak będziemy na eunucha wyglądać. Zakładam, że muszę założyć to ubranie jakoś będąc incognito, jak Superman. Wchodzimy do budki. Ekwipunek. Rozumiem, że tutaj zaglądamy. Pośród strojów cudownych mamy strój. Nie wyglądamy na gościa bez jajek. No dobra. A bit tight across the chest and gut. To wciągnij brzuszek. I ten Eustachy może ten chodzi z mieczem. W sumie to eunuch. Ajajaj, to jest po prostu ten, jak policzek, jak śmierdzi dla mężczyzn. Będą, poczekajcie, no, jak się jest eunuchem, to oni tylko jajeczka chyba wycinają, nie? Nie znam się, nigdy się nie interesowałem przez całe życie. Widziałem, kto to jest eunuch, ale ten, co im się robi, to jakoś nie pamiętam, czy sprawdzałem. Tamahel, do I know you? I doubt you would. This is my first day. I would hate to be late. Dokładnie tak. Makira, assalamu alaikum. You know him, Makira? Nie. What? You have forgotten me already? No, I'm sorry. It has been a long. That is all right. Dobre. My face is quite forgettable, unlike your own. Przecież jesteś eunuchem. Farah is expecting me. Between us, she terrifies me. Please do not make me late for her. Ale z niego aktor. Let him in, Abbas. Barakallahu fiki, Sayyidati. Człowieku, nawet czuła, że masz wszystko. Obszar eksploracji. Sługaj oczu, przeszukaj gabinet. Dobra, rozumiem, że teraz jesteśmy kryci. Jakoś. Co my tu mamy zrobić, Stefan? Nie mam pojęcia. I kto może nas nakryć? To pierwszy raz, że tak powiem. Coś takiego się bawię. Dodatkowo możemy ten orła wystrzelić. Co to jest to? Żeby się tu dostać, musimy... Ona nie otworzysz. Pewnie. Otworzyłeś? Makira. Zamknięty jest. I was just breaking into Kabiha's office. You are no eunuch. Leave now, or I'll tell Nasrin. I'll tell Farah. Tell them what? That you let me in here? I cannot imagine they will be pleased about that. You are a kahramana, no? You serve the concubines every need. When is the last time someone asked what you needed? Someone who would not judge. Someone you could forget was ever here. There must be something you need, Makira. Or want. There is something. Abbas at the gate. He has eyes for Farah. The Umuwalad. He doesn't look at me. But Farah uses a paint to make her eyes bigger. And if I could have some... I think he might... Say no more. I am at your service. Where can I find this paint? The storage room, but no one is allowed in. Apart from Nasrin. Farah trusts her with everything, even her magic potion. Farah has a magic potion? She has Nasrin carry it. Tells her when she wants a sip. It makes her breath foul. Still, I'd give anything to try it myself. And so you shall. And in exchange, Makira, what will you give me? The key to that office. Eye paint and magic potion. Your wish is my command. Aj, baby to jednak są różne. Zdobądź dla Makiri kosmetyki. I co, ktoś mnie zobaczy? W sumie, co ja mam zrobić? Tam jest punkt jakiś. Tu mamy, kurde, coś takiego. Da się tu wejść? Chętnie bym to okradł. Skoro tu już jestem. O. Sztosa trzeba użyć. Okej. Okay. Nie ma czegoś tutaj do poczytania. Wygląda, jakby się przesuwało coś. A po co mi to? Żeby wejść na górę, czy jak? Czemu ja to przesuwałem? Coś tam jest na górze? Stefan? Aha, dobra, to odsunąłem. Bigger eyes might add to my disguise. No, focus, Basim. You need that key. Tak, tak. I serio? To było to? A jakiegoś skarbu szukałem. Dobra, idziemy okraść kogoś. Trochę się bałem, że będzie to trudniejsze. O, można zagadać z kimś? Czy nie? You! Tell me you have read Al-Kindi. I am sorry, Sayyidati. Does no one read anymore? Aha, to żeśmy sobie pogadali. Okej, czyli trzeba by wejść do tej wody i ją okraść. Ciekawe, czy będzie łatwe, czy trudne? Łatwe. Ah, I see. Alkohol. Kurde, przeziębiony jestem. Ciekawe, ile dam radę nagrać. Dobra, rozmawiamy. Here you are. Oh, thank you. The others say I'm too young for paints and potions, but I'm not too young to know why they use such things. Of course not. Now the key. They only know more than me because they've all read this book. The garden and its mysteries. It's all about biology, the body, its secrets. It is quite infamous. Have you read it? No. Farah keeps it in the Khalifa's quarters. They're on the roof, and strictly forbidden. Makira, we had an agreement. Please, if you could just get the book and bring it to my room. It's in the east corner on the left. Oh, fine. But then the key. Paint, potion. Now she has me fetching body books. I meant to play a servant, not be one. Człowieku, mi się wydaje, że ona pójdziesz do jej komnaty, to będzie tiririri i takie tam. Coś tak czuję. Jak na razie jest spoko, tylko pytanie, czy zaraz nie wejdę na takie tereny, gdzie ma mnie nie być. Coś tak czuję, że już się te tereny zaczynają. A najgorzej, że nie mam pojęcia, gdzie ta księga jest. Ale zaraz w sumie nie musimy tego wyłączać przecież. Mamy swój super wzrok. Tiririri. Serio? I co? Kolego, powiesz. Drzwi otworzyłem i teraz nie przejdę obok nich. Ajajaj. Tiririri. Dajmy tak. Aha, nic nie mogę dać. Super. To jakie mam się przekraść? Jak ja nie mogę nawet zagwizdać. Super. Kolej co to stoi jakby ten. Jak nigdy nic. Aj, tyririri. I co? Mam jakoś wejście? Ja chyba nie mam w ogóle tego. Jak ich roztegować? A tak mi się wydaje. Kurde. Co? Wejdę po murach? Też jest bez sensu. Dokładnie. Po co się matematyka? Czy jak zacznę się spinać, to... Ja w ogóle dam radę się spinać? Nie mogę się spinać. To co ja mam zrobić? Iść tam i gościa sklepać po prostu? Super. Dobra, coś mamy do poczytania chyba. Może się czegoś dowiemy. Tylko, że to jest gdzieś tam zamknięte. Siema. Dajesz. What is a stanza? Never mind. Filistin. Filistin? Czy ty mnie obrażasz? Nie wiem, tutaj chyba jakoś te kobiety się tam wywyższają, jak one tak mogą. Kabiha might have been lax about lateness, but I am not so lenient as she. I am sorry, Farah. It will not happen again. Farah? To you, she's Sayyidati, or Umuwalad. Go about your duties. Have you met his mother? Trochę cię otagowała. Dobra, tu mamy jakieś pisemko. Czytaj. O świecie, który nadejdzie. Siostry. Umuwalad Farah zabroniła nam rozmawiać z buntownikami. Czy jednak nie dostrzegacie, jaką obiecują nam przyszłość? Mogłybyśmy wychodzić w świat poza te mury. Nikt nie ośmieliłby się nas tu zatrzymać. Moglibyśmy tańczyć bez krępowania, śpiewać, kiedy zechcemy. Czytać nam przyjdzie ochota. Niezależnie od jakiegokolwiek mężczyzny. Żaden z nich nie mógłby posiadać nas, naszych ciał, naszych wyborów. Same wybierałybyśmy swój los. Ciekawe, czy to ten... Takich wiadomości nie kazali im napisać ci od inkluzywności i od różnorodności. To jest Sweet Baby, czy jakoś tak? Dobra, czytaj. Żmiję w sanktuarium. Kiedy zabierano mnie z ramion mojej matki, jedynym pocieszeniem była obietnica wielu sióstr. Świata kobiet będących moim sanktuarium i siłą. I były nimi przez jakiś czas. Dziś toczy je jednak choroba, okrucieństwo i ambicja, które władają światem za murami, zakorzeniły się również i tu. Moje siostry zmieniły się w żmije. Nie stanę się drapieżniczką, ale nie dam zrobić ze siebie ofiary. Okej. To już byśmy musieli to okraść, a one mogą je zobaczyć, więc tego nie zrobię. Coś tu mamy jeszcze do poczytania. Siemanko. Czytaj. Słowo od pokonanej. Moja droga, wkrótce moje rywalki mnie obalą. Rozbudziłam w nich ambicję, uczyłam je piąć się w górę. Nie mogę mieć żalu, że mnie przechytrzą. Można tylko wznieść się wysoko lub upaść. Nie da się wiecznie pozostać w zawieszeniu. Jeśli ze skały nie strąci cię wiatr, robią to inni, którzy pną się w górę. Więc patrz, gdzie stąpasz, obok czyha przepaść chaosu. Poznałam potworności jej czeluści. Wolałabym ci tego oszczędzić, Kabiha. Okej. Tutaj znowu można coś okraść. To nie wiem. To teraz jedyna droga pozostaje tam na górę, gdzie ten kolej stoi. To mnie przecież tam pogoni. Tak mi się wydaje. Tu byłem. No właśnie, ja to nie mogłem się spiąć, bo tak jakby w tym stroju my się nie możemy spinać. to jedyne co mogę zrobić, skoro kierujemy to w tamtym kierunku. Ja mogę wyjść? Jakoś? I ten. I pójść do kolegi? Jakoś? Kolega tu jest i mi przeszkadza. Bardzo mi przeszkadza. Niestety. Drzwiami nie wejdę. Ale czy tędy wejdę? Ciężko będzie. A nie, w sumie nie. To jak ja go pociągnę, to on stąd wypadnie. Dobra, daj Stefan. Okej, no dobrze opadłeś. Dobra, to żeśmy sobie poradzili z klientem. A jak będzie dalej? O, teraz to możesz gwizdać, tak? Ej, kolega idzie. Zobaczy nas. Okej. Nic nie było. Nic nie widziałeś. Co za idiota. No, znaczy w sumie okej, no. Mi tam nie przeszkadza. Że jesteś idiotą. Dobra, zobaczmy co my tam mamy. Tu musimy się dostać. Nie no, to jakbyśmy nie mogli zabijać, to by była lipa. Tylko nie wiem czemu nie mogłem jakby tego w środku w budynku zrobić. Dobra, tego to załatwimy przez tamten krzaczek. Kolega chyba nie powinien nas zobaczyć, więc powinno być ok. No idź sobie, Stefan. Dobra. Tutaj umrzesz w takich pięknych tych kwiatkach. Za dużo tutaj wojska to nie widzę. Tam coś jest, okej. Chodź Stefan. Ze swoim Bogiem się spotkasz. Spokojnie, tu się nic nie dzieje. Mam nadzieję, że nie przyjdzie, bo chciałem te zwłoki podnieść. Dobra. Ciekaw jestem, czy my możemy go tak klasycznie dziabnąć. Czy tak nie bardzo. Jakieś mam ciągle taką schizę, że oni... że ich się nie da jakby tak normalnie zabić. Pamiętam tego pierwszego gościa akurat, co w pierwszym zleceniu miałem tam w porcie kogoś zabić. Pamiętam jak mnie, no, załatwił ten koleś. I taki smutek na mnie zaciążył. Niestety. No tutaj za bardzo nic nie zdziałam, chyba że wejdę tam do środka, ale... Kolega się jopi, ale jakbyśmy tutaj weszli. A on w ogóle tyłem się jest. Okej. Koledzy sobie stoją, się patrzą jak idioci na siebie. Dobra. Dobra, czyli tego kolegę możemy jakoś zategować. A potem tego. Zasadniczo nie wiem po co. Ale lepiej jakby ich nie było, niż jakby mieli być, nie? Chyba że za fraki wyciągnę tego tutaj. Nie, wolę nie ryzykować. Zobaczymy, czy da się wciągnąć kolegę tutaj. Oj, Stefan. Dajesz. Koleczko. Aha. Chyba się nie dało. Dobra. Tak. Nadszedł twój czas. Kolega ląduje tutaj. Niestety kolegę też muszę zategować. Takie prawa fizyki, niestety. Serio? Brawo. Ja pierdziu, on nie ma tych noży. A najlepsze, że mnie wykrył. Ale jaki ten? Ale tylko podszedłem po cichu. Chyba, że... Dobra, no. W tym stroju widocznie nie jestem za cichy. Brawo ja. Ale dobrze, że tak wyszło, a nie inaczej. Bo bym się zdziwił. Czy tu się da wejść? Drzwi zabarykadowane. Ale oczywiście. Super. Zakładam, że da się. To jedzie. No to teraz to jest dziwne. Jakby tamtego nie mogłem sztyletem zabić, bo tylko pięść miałem. A tutaj proszę bardzo. Normalnie mogłem użyć swojej mocy. To jest coś... Nie halo. Moim zdaniem. Denerwuje mnie ta kartka do podniesienia tam. Te 200 metrów. Dobra, kolega ląduje w szafie. Ja na serio nie mogę użyć tutaj tego? Tasiora? Wkurza mnie, że tych nie widzę tutaj. Ja mam takie wrażenie, że może się to przydać. Kiedyś. Nie no, tak daleko to nie. Dobra. Tutaj widać trasę od razu. Jak się dostać można. Tak wychodzi. Mamy okno. Kolega jest za oknem. Może i tak. Książka. Może Kama Sutra. The Garden and its Mysteries. Not much spice to the title. I guess that was the idea. Mało ciekawy tytuł. Człowieku, otwórz i zobacz, o czym tam piszą, a nie tak komentujesz. Myślę, że tam niezłe te rzeczy odchodzą w tej książce. Karteczka, poczytajmy. Desperackie środki Sayyidi. Wybacz, że zakłócam spokój twojej samotni. Ja również zacząłem tęsknić za rodzimymi górami. Tylko głupcy jednak uciekają, kiedy nie ma gdzie biec. Jeśli to zagrożenie nie ustanie, nigdzie nie znajdzie się dla nas schronienie. Mam pomysł, jak temu zaradzić. Proszę tylko o zaufanie, że jego koszt zwróci się całkowicie. Wierny sługa twój i kalifatu. Nie wiem, o co chodzi. A, dobra, myślałem, że to się da usiąść. Okej. Blokujmy drzwi i lecimy. Mam nadzieję, że odda mi kluczyk teraz. Koleżanka. I będzie git. Ale to jest tękarz. się zmęczyłaś? Kolega sobie tam leży pewnie. Odpoczywa. Na stałe ciężkie dni dla Republiki zapewne. Dobra. Mamy co mamy. Oddajmy. Oby tylko potrafiła w ogóle czytać. A czemu to mi się świeci? A co tutaj dają? Łóżko miałem sprzątać? Serio? There you are. Enjoy. A, miałem je przynieść do tego. Let us hope she does not come up with any more tasks. I think I have created a monster. Ja myślę, że teraz będziecie się... Kurde, no myślałem, że jak tą książkę tu położymy, to ona wtedy wparuje półnaga i powie, bierz mnie, eunuchu. Te fantazje starego człowieka. Dobra. Siema. Chlała się, upiła. Are my eyes bigger? Huge. Makira, I need the key. This portion, it gives you confidence. I feel like I could take on the world. Yes, I am familiar with this potion. We had a bargain, Makira. The key. Now. Wait. You have to return the potion to Nasrin. If Farah finds out it's gone, she'll be furious. Then the key is yours, I swear. Fine. Drink some water while I am gone, will you please? This is the last time, Basim. Put your foot down. Tak, tak. I co teraz będziemy ten... Jej nie okradać, tylko... I no... do kieszeni wkładać, czy coś? Brawo. Back where you belong. The potion is put back. Dobra, nie wiedziałem, że tak się da. Okraść kogoś i mu to oddać z powrotem. Wyobraźcie sobie, pół litra wam ktoś wyciąga z kieszeni, a potem wkłada te pół litra. Nierobialne. It is done. I am done. Thank you. Funny, I have a bit of a headache. What happens now? You give me the key. Oh, right. You do not have it. You are afraid of Kabiha. What? No. Her star is fallen. They all say it. It's just... I was having fun. Here it is. Finally. Now to find my answers. Kurde, już myślałem, że mi nie da. Ej, klucza oczywiście. Dobra. Mam nadzieję tylko, że ona nie zawoła tu kogoś do pomocy. I że wszystko, co mamy odkryć, to odkryjemy, bo ostatnio było tak, że coś podniosłem i wszystkich wskazówek nie miałem. Dobra, obejrzyjmy to. I remember this perfume. I smelled it in the bazaar and perhaps in the harem. But on who? To będzie ta broszka pewnie. A hairpin. Spinka. When did Kabiha get it? A teraz się okaże, że zabiliśmy nie tego, kogo trzeba. Dobra, książka. Ocean, pustynia, kobra, gołąb. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś zagadka. Szalej niczym ocean, osłodzę ci każdą burzę. Pal niczym pustynia, skąpię się w tym upale. Kąsaj niczym kobra, lecz tylko mą pierś. Leć niczym gołąb, lecz w mym gnieździe znajdź sen. Gdzie będziesz ty, tam i ja. Gdzie spoczniesz ty, tam i ja. A signed book of Arib's poems. The ocean, the desert, the cobra and the dove. No i? Nic mi to nie mówi. A map of the Khilafa and Alamut. Aha. Yet for its grandeur, the room is all but empty. Things look to be missing, including Kabiha herself. What's happened? Farah's being poisoned. Something in her drink. I saw Nasrin give it to her. Serio? Jak my mu ją dajemy? She always drank from it. She asked me to give it to her. It's harmless. You call this harmless, Nasrin? You should go now. Give me the key. What happened to her? Me. Została wyeliminowana. You really shouldn't have left me alone with that flask. I'll search the rooms. You with me. I did nothing. I did not hurt her. A jeżeli to jest ta Kabiha, to ona. Relax. No one is looking at us. They will be far too busy with the books. A nie, no dobra, jest podpisana, że to jest Makira. Nasrin's room. The garden and its mysteries. Nothing body, just a study of native herbs, their properties medicinal, poisonous, cosmetic. Grubo. Zostaje wykorzystany troszeczkę. Deadly nightshade. It does make the eyes look lovely in small doses. Same I had to waste it all on her. What? You saw them? Farah and Nasrin, dripping poison in everyone's ear, spreading lies and rumors about my mistress. Kabiha. One dead, the other disgraced. No one will hear them now. Yes, Yala. What are you? Loyal. Dokładnie. In Kabiha's absence, I defend her throne from those who would supplant her. Her office is empty. She has abandoned you, Makira. You serve a faithless mistress. She will return from the palace when the danger has passed. You really should not have told me that. It makes no difference. You will never find her. Now, play nice. There are children present. Tak. No, przynajmniej dowiedzieliśmy się, gdzie ona jest. Suits you. Co, chcesz mojego gorącego Mustanga dosiąść? Chyba nie. I can do nothing for Farah. But if Kabiha is the head of the order, I could still spare those who have yet to suffer at her hands. Kabiha jest... nie, zakonu, dobra. Już myślałem, że to od nas. I co, możemy się przebrać? Chodźmy. Tutaj. Skoczmy standardowe ciuchy nasze. Tak sobie przypomnę jak. My coś mieliśmy chyba strój mistrza asasinów. To chyba to już mieliśmy. Zaraz. Nie, no to mamy założyć. Odzienie? Zaraz to. Aha, dobra. Czyli my cały czas... Kurde. Ukryte? To jest fajne odzienie, ale niestety on wtedy gada dziwnie. Czyli zmieniliśmy tylko skórkę, ale dalej to mieliśmy. Okej. Okay. To wracamy do mistrza zakonu. Jesteśmy mistrzem, nie? To było to? Biała szata pacjenta. Króla złodziei. Ukrytych. O, fajnie wygląda, ale my chyba w tym śmigaliśmy już. Mi się wydaje. Kurde, no zapomniałem. Chyba w tym barwnika nie mogliśmy użyć, pamiętam ta. Dobra. Umiejętności 3 sztuki mamy. Skilla. Możemy to strzał sytuacyjny, to mi się nie podoba jeszcze. To też jest takie se. Ale mistrzostwo kradzieży by było fajne. Czyli zbieramy teraz 4 punkty tylko. Dobra. Ekwipunek. Co ci tu przybyło, Stefan? Schemat ulepszenia. Chętnie bym sobie ulepszył. Koptyjski trybularz. Nie wiem co to. wykonany z brązu trybularz, ozdobiony wizerunkiem. Nie wiem, co to są trybularze. Garnek? Dobra. Śledztwo. Czyli co mam teraz robić? Mamy to. Pokaż. Oznaczone monety. I tu dostalibyśmy jakiś strój. Aha, musimy coś gdzieś pobiec, dobra. A to? Czemu się nie poświetla? A, bo w tamto wszedłem, dobra. Poetka w statusie takim jak Arib mieszka zapewne w kolistym mieście. A co ja niby zrobiłem teraz? Dama na Kabihę, chyba to zrobiłem. Czyli wypadało teraz by pójść tutaj. Ale... Kurde, nie przeczytałem tego? Idziemy. Zatem. Wyłaź. Chciałem iść po tą książkę gdzieś. Gdzieś ją widziałem. No. Daj, Stefan. To jest na górze? Serio? Czy na dole? Na dole, dobra. Ale wydawało mi się, że coś na górze też widzę. Kodeks. Matka Kalifa. Na czele haremu stała matka Kalifa, dla której był on czymś w rodzaju osobistego dworu. Dzięki bezpośredniemu pokrewieństwu z władcą mogła ona wywierać znaczący wpływ na imperium i być ważną graczką na arenie politycznej. Aha, czyli pewnie jakieś kobiety wysyłała do łóżek generałom czy tam komuś i kurde. W tamtych czasach też już wiedzieli, do czego kobiety wykorzystać. A kobiety się dawały w takim wypadku, no nie mój problem, że tak powiem. Tutaj było coś kolejnego. Chociaż... Gdzie ta książka jest? 150 metrów. Aha, ona jest tam. A ja tutaj chyba nie byłem. I raczej... Bo to jest centrum kolistego miasta. Znaczy tutaj będziemy, ale jeszcze nie teraz. Tak mi się wydaje. I czy my teraz zauważyliśmy tą skrzynię? Mamy takiego zdolnego. O, i tu mamy skrzynię, ale to... Dobra. Myślę, że to będzie ostatni obiecujący odcinek kończący serię. Jak tutaj wejdziemy. Mam takie przeczucie. Dobra. Czyli idziemy z powrotem tam. No, możesz wejść, Stefan. W sumie, jakbyśmy teraz weszli, to zakładam, że oni się nie porespili, nie? Bo jeszcze nie wyszedłem za daleko. A jak tu wszystkich powybijałem, mogę się zemścić na koledze na przykład. Znaczy zemścić, no nic mi nie zrobił, ale mógłbym go zaciukać i bym sobie nabił jedno oczko może. Dobrze, że jest ta funkcja mutowania mikrofonu. A przynajmniej nie będę kasał do głośnika. Okej. Czyli to mielibyśmy zaraz odciąć alarm. Mam takie przeczucie, że odzyskamy nóż? Nie odzyskaliśmy. Że odcinanie takich alarmów też jest premiowane gdzieś w statystykach. Bardziej mnie interesuje, gdzie ja przeoczyłem tę wiadomość. 25 metrów. Gdzie to jest? Tam? No to wskakuj, Stefan. Kolega jak leżał, tak leży. Interakcja. Harem. Kolejna wiadomość. Słowo harem oznaczało pierwotnie sanktuarium, z czasem jednak stało się określeniem prywatnej komnat kalifa, które zamieszkiwały kobiety i dzieci z jego rodziny. Jako instytucja związane jest szczególnie silnie z Abbasydami, trzymanie kobiet na osobności było jednak praktykowaną już w starożytności praktyką. Na dworach mezopotamskich i perskich stanowiono na przykład sposób na zademonstrowanie bogactwa władcy i dopilnowanie, aby jego dzieci były z prawego łoża. Kurde, to powiem szczerze, że harem tam się z burdelem pomylił. Okej. Okay. Może daleko się nie pomyliłem. Co prawda ten burdel dla księcia, ale mimo wszystko. O, ale towaru znalazłem. No. I najlepsze, że... O, serio? To jest na tym dźwigu? Możesz tam skoczyć, Stefan, nie rób wstydu. Zaraz odcinek kończymy tak czy siak. Ale się pokicam trochę. Jeszcze wyżej? I cóż tu przeczytamy? Ogrody i władza. Od czasów starożytnych ogrody stanowiły sposób władców na demonstrowanie swojej kontroli nad środowiskiem, dlatego też te, które nakazali stworzyć kalifowie, były godne następcami wiszących ogrodów Babilonu, starożytnych zamkniętych perskich parków oraz willowych ogrodów antycznej Grecji czy Rzymu. No, super. W ogrodach Abbasydów odbywały się ceremonie specjalne, takie jak audencje u kalifów, dobra? Czy my możemy jakoś... O, nawet możemy wskoczyć tutaj po coś. Warto zapamiętać. No nie, no na 100% będziemy musieli do tego miejsca zajrzeć, bo tu będzie siedziała ten boss ostatni, którego trzeba będzie zategować. Boss. Templariusz. Zakon, no właśnie. Zakon czy templariusz? Templariusze są naszym wrogiem, nie? Nie zakon. Czyli dobrze pomyślałem, że jeżeli ochronimy babkę z zakonu, to templariusze jej nie dopadną. Kuleż. Gram w tą grę, nie pamiętam. Władza kalifa. Abbasydzi kontrolę nad swoim imperium w większości muzułmańskiej społeczności zawdzięczali swojemu prawu do używania tytułu kalifa. Arabskie słowo kalifa, z którego się on wywodzi, oznacza emisariusza i następcę. W kontekście władzy nad islamską społecznością określało ono legalnego kontynuatora władzy proroka Mahometa. Okay. Kalifowie cieszyli się rozległą władzą polityczną, militarną, formowali armię, ściągali podatki, nominowali sędziów i członków administracji oraz negocjowali umowy dyplomatyczne. Normalnie to, co by Jarek u nas chciał teraz zrobić. Ich władza nie była jednak nieograniczona i aby ich rozkazy były wykonywane, niezbędna była współpraca miejscowych elit. No to Jarek chyba nie ma elit za bardzo, ale na obieca jakichś majątków to będzie. Dobra, koniec polityki i Jarka na moim kanale. Tam mamy jakąś wejściówę, dobra. Skoczyłbym sobie, ten pancerz jeszcze ulepszył. Strój. Kuźwa. W niedzielę wieczorem sąsiad wali w ścianę. Waliło go. Dobra, rozmawiajmy. Tak. Zobacz. Chyba nie miałem z nią zagadać, ale jak już zagadałem, to kupmy sobie te koła zębate, bo ich jest zawsze mało. I sprzedajmy trochę rzeczy, które zajmaliśmy. Fajnie, że można kradzione rzeczy u nich sprzedać, się nie pytają. Skąd mamy to? Czyli ja powinienem do krawca iść. Tak mi się wydaje. No to jakoś niedaleko. Coś mi tutaj zategowało. What beautiful homes. Far different from the slums of Anbar. Serio? Zmieniliśmy lokalizację. O, może coś zdobędziemy jeszcze na koniec odcinka. Mamy jeszcze około 10 minut, żeby nie przeginać. Hello. Hello, hello. Here's what's come in. Chcemy sobie ulepszyć. No, w sumie nie o tym myślałem, ale niech będzie. Kolejny atak po danej paradzie zadaje ten. Dobra, i tak tego nie używam. Aj, krawca szukałem. Gdzie jest krawiec? Halo. Krawiec jest tutaj, dobra. Siemanko. Chciałem ulepszyć sobie szmatki. Tak, mi też ciebie dobrze widzieć. To chciałem ulepszyć. Ukryty. Okej. I to co tyle? Lipka, panie, lipka. Ale odzienie, ale nowicjusza mamy już na maksa. Bo wydaje mi się, że w tym biegałem. Dobra. No nie mam niestety. A ty też nic mi nie dałeś nowego. Dobra, jestem zaciekawiony tą księgą. Kartką. Tylko gdzie ona jest? A, to w ogóle same historyczne miejsca. Niesamowite. Tu widziałem chyba, czy nie? Zdawało mi się, że coś było. Dobra, może to właśnie to, żem widział. Przy okazji kartkę. Kartka jest, rozumiem, na dole. A ta kula gdzie? O, tu coś jest. Czytaj. Karga. To chyba... Tu byłem, to Nechali. 4 metry. To gdzieś na dole jest? Nie kumam tego. Nie mam pojęcia, co odkryłem, ale... Aha, tam jest kolega. To w budynku musi być, kurde. Da się to jakoś wejść? Nie wiem. Let us hope she is home. A to jest... To jest jakiś te? A Basim to ty się nie nazywasz? Jak ty się nazywasz? Jak nie jesteś Basim, to jest w ogóle... Ja tu miałem przyjść? Ja tutaj za kartką przyszedłem. Pretty words. Nearly as pretty as hers, and just as false. We both know what mask she wears, don't we? Mask, Sayyidi. Enough, Sayyidi. I know what you are, and I know why you've come. You think I haven't seen you skulking in the shadows. She's no longer party to your plots, your secret meetings, your foolish nicknames. I have scrubbed her clean of them. For I have set a watch on her door. My men dog her recitals. Every letter she's had of you I have shredded or sent back. Sent back? You will find them piled at the Postal Bureau. Burn them. Bury them. Do what you will. You can choke on them for all I care. Ja to chciałbym wejść do tego budynku. Halo. Sprawa zamknięta. Jak ja tam mam wejść? Tam coś jest. Dobra, jakoś wejdziemy. Foolish nicknames, secret meetings. The patron may have thought me a member of the Order of the Ancients. The piles of letters at the Postal Bureau may reveal more. Let us see what mask you wear, poetess. Dobra, jest kupa noży, tak jakby była sugestia, jak mamy tego użyć. No oczywiście. Ślepy. Dobra. Idziemy zatem. Poetko. Kurde. Ty się kiedyś, Stefan, zabijesz. Ja ci to mówię. No wchodź. Co tu mamy? Interakcja. Kodeks. Kiyan. Śpiewająca dziewczęta. Specyficzną klasą kobiet społeczności abbasyckiej były Kiyan. Kiyan, nie? Sprowadzona nieraz z dalekich zakątków imperium, a także spoza niego niewolnice były doskonale wykształcone i wprawione w zapewnianiu rozrywki, zaś częste kontakty z kalifem mogły zapewnić im niemałe wpływy. Ciekawe, czy grały na flecie dosłownie i w przenośni. Dobra. Wołanie o mądrość. Znowu mamy jakąś poezję. A tu mamy co? Kolejną poezję. Karga at-Tabi al-Tabicha. To już czytałem gdzieś. Zobaczmy to. Co za śmiałość, Sayyidi. Sayyidati. Co za śmiały pokaz zeszłego wieczora. Lękam się, że to, co było we mnie bezczelne, zmieniło się w słodycz, zaś ostry niegdyś język dawno się stępił. Musisz nauczyć mnie swojego radosnego tańca, abym mogła uniknąć upomnień. Pragnę nauczyć się jego kroków. Chyba że ten taniec nie istnieje. Być może jest w tobie taka siła, że wystarczy ci hardo stanąć, aby wszyscy musieli przed tobą ustąpić. Kabiha. Okej. Kuźwa. Chciałem to wyłączyć. Dobra, tu mamy coś i tu mamy coś. To się ładnie podświetla na złoto. Od czego by to zacząć? Weźmy to. Spalone resztki. Niech chłopca zostawia sidła. Alta i plisy. Nie da się schwytać. Okay. But here is a fragment. Let the hunter set his snares. Athaleb will not be bound. The Order does love their coded names. Perhaps she fears hidden ones hunt her. Still, I need more than this. No i całkiem przypadkowo będziemy mieć to tutaj. Aha, zagadkę znaleźliśmy, super. Bardzo mi potrzebna ta zagadka. Dar dla ciebie +1, dobra. Rozumiem, że co mogłem, to znalazłem i tyle. Na dole nic nie ma. Ja w ogóle nie rozumiem tego wątku. My tu przyszliśmy. Jest poetka, okej. Ale o co to biega? Chłopaki będą chciały mnie napaść, czy jak? Aha, ja pewnie tędy bym normalnie wszedł, ale sobie tędy wszedłem, dobra. No, dajesz. Co, nie działa wyciąg już? Działa. Okej. Dzięki bardzo za ten. Ale jeszcze nie koniec. Jeszcze jest tu wiadomość historyczna gdzieś. Gdzie tylko ona jest? Na dole, na górze, temu, na dole, dobra. Co tym razem? małżeństwo i rozwód. Większość ślubów stanowiła w równym stopniu związek dwóch rodzin, co dwóch osób. Kobiety nie mogły zgodnie z prawem wydać same siebie za mąż i potrzebowały zgody męskiego krewnego. Kandydat na męża, który mógł spotkać się przelotnie na ulicy czy też w otoczeniu rodzinnym, musiał udowodnić, że można na nim polegać, oferując posag, który zgodnie z prawem wchodził na własność żony, aby mogła nim dowolnie zarządzać. No, przynajmniej to miały dobrze. Po udzieleniu zgody na ślub rodzina panny młodej organizowała przyjęcie. Rodzina panny młodej, nie pana młodego. Scena biesiadna widoczna na tym ceramicznym domu może stanowić uwiecznienie takiego właśnie wydarzenia. To dobrze. Fajnie, że rodzice panny młodej, no w końcu kobiety były, no, w tamtych czasach mniej szanowane. Dobra. Dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka. Na kolejny, mam nadzieję, zapraszam jutro o stałej porze, czyli w granicach godziny 18:20. No i ruszymy dalej rozwiązywać kolejne zadania. Może pójdę na te poboczne, ale to już się zastanowię później. W każdym razie dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka i pozdrawiam. Hej!